ruszcie dupy z kanap, bo czym więcej na kanapie siedzicie, tym mniej siły macie, zatory potem żylne macie, serca siadają, a życie jest piękne, także korzystajcie z tego życia, stańcie z kanapy i ruszcie dupę i w drogę. Ktoś się tam nie zapyta, te Sylwester, a nie boisz się, jak tak sam w lesie jesteś, niedźwiedzi? Ja mówię, czyś ty oszalał, człowieku, ja od 15 lat mam żonę, to co mi tam jakiś niedźwiedź, albo i dwa. Idziemy. Cześć ludziska, dzisiaj się zaczyna moja wyprawa marzeń. Czy dojdzie do skutku? Nie wiem. A co będę robił? Już jestem zmęczona, jeszcze nigdzie nie wyszedłem. Dopiero wyszedłem z naszej kwatery, z figusówki. Basia, jak się podoba? Fajnie, kota mamy. Kota mamy, psa mamy. O. Tutaj mamy kota. Pokaż się. Myje się. Zwierzu. Halo? Znaczy jaki kotuk? Leży. I się bawić chce. Patrzcie jak to wygląda. Aneks kuchenny. Wszystko w pięknym, drewnianym stylu góralskim. Taki mamy pokój. Tutaj będę spał, jak będę miał karę. Szafeczki, oczywiście wszystko góralskie. Kibelek, taki zwykły. Skromny, ale jest. Bardzo, bardzo mi się tu podoba. A co jest najciekawsze, to jak się stąd wychodzi tam, to dosłownie 50 metrów jest góra Nosal. Także nie trzeba samochodem na górę jechać. Nie trzeba na Kasprowy, nie trzeba jechać. Jeszcze nam pokażę, jak to jest fajnie. Na stroju jeszcze gdzieś tu jest piesek, tylko gdzieś poszedł przed chwilą. Zabije się. Znaczy się wchodzi. Normalnie jak do domu, buty się zostawia. Kominek. Ale cieplutko. Bardzo mi się podoba. Ja uwielbiam styl góralski. Żadne nowoczesności, hotele, tylko to. Bardzo, bardzo ładnie. To tak na szybkiego, ale dogramy na pewno coś fajnego. Także do zobaczenia dalej. Teraz będziecie mieli zamiast mechaniki i zamiast pomocy drogowej troszeczkę góry. A czemu nie? Wow! Fajnie, ale mi się tu podoba. W dzień nagramy. Te lampeczki, to wszystko, te szafeczki, no to jest coś wspaniałego. Będziemy ciąć na naszej frezarce CNC, także macie tematy już, jakie będą robione. Tak? Do kuchni, bo mamy w sumie podobną u nas kuchnię, ale nie aż taką ładną. Taką się zrobi. Także na razie to wszystko. Widzimy się dalej na kanale. A wybieram się z nartami na Kasprowy Wierch. Ale nie kolejką, tylko szlakiem. Co z tego wyjdzie? Czy będzie można przejść? Czy nie będzie zamknięty ze względu na lawiny? To się okaże. W każdym razie, jak widać, narty mam, buty są, ciężko jak cholera. Mój cały ten szpej waży na pewno z 25-30 kg. Także będzie wesoło. Poszedłem do kuźnic. Patrzcie, tam jakieś budowy trwają. Jak ktoś wie, tam jakiś parking budują chyba. Co oni tam budują? Piszcie mi w komentarzach. Bo ja nie wiem. Czekam, żeby sobie jakąś ławeczkę teraz znaleźć. Łyczka kawki się napić. Poprawić ten mój cały szpej. Bo mi się tam coś kołysze. Paski się poluźniły. Także tam się doposawywuje wszystko. Samo się koryguje. O. Tu się już zaczyna zakładanie łańcuchów. O. Taka droga jest. Raki na razie nie są potrzebne. Ja już na pewno kolor skóry zmieniłem. Ale idziemy dalej. Nie poddajemy się.
Zobaczymy, czy kasa będzie otwarta, czy będzie można już bilet kupić. To zaraz będzie. Zobaczymy, ile kosztuje wejście do parku. Wow. Zaraz będziemy wiedzieć. O, proszę bardzo. Mamy Dolina Goryczkowa, 2,9 km. Tatrzański Park Krajobrazowy. Kasa jest zamknięta. Także idziemy za darmo. Ale nie tylko ja miałem taki szalony pomysł. Idzie tych narciarzy. Oni mają inne buty, inne sprzęty jak ja. No ale wiecie, ja też jestem taki bardziej nizinny góral z Berlina. Także u mnie sprzęt jest troszeczkę inny. Ja nie jeżdżę też codziennie na nartach. Choćbym chciał. I powiem wam szczerze, już to nie raz pewnie mówiłem, jakbym miał wybierać jeszcze raz w moim życiu, gdzie chciałbym mieszkać, to na pewno gdzieś okolice Zakopanego. O, to jest według mnie najpiękniejsze miejsce na świecie. Nie żadnej Ibizy, Majorki, ani nic takiego. Tylko nasze piękne polskie góry. Idziemy dalej. Słuchajcie, pani mi tutaj, okazało się, że jest kasa nowa zbudowana. Zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Naprawdę ładnie. Bilet kosztuje 9 zł, ulgowy 4,50. I słuchajcie, co się okazało, zobaczcie, raki są już potrzebne, jest lodowisko. Ja się bałem, pół nocy myślałem, jak co z tymi moimi rakami zrobię. Bo ja ich nienawidzę, że przerabiałem wszystko, mówiłem, że kilka razy do śmieci chciałem wyrzucić. Ale się teraz okazało, że pani mi sprzedała, sprzedała nowe raki. Proszę bardzo. Takie mini, ale są także, będą lepsze, lżejsze od tych moich starych złomów, z czego się bardzo cieszę. Także i pytałem się pani, co mogę z tymi starymi rakami zrobić, czy mogę je tutaj wyrzucić gdzieś. Ona mówi, że tutaj nie ma nigdzie świetlików, że trzeba ze sobą zabierać. Ja mówię, proszę pani, ja nie po to kupowałem nowe raki, żeby te stare na Kasprowy Wierch wnosić. Ja mówię, a może je zrobimy tak, że ja je tutaj zostawię, bo ktoś tutaj pójdzie, nie będzie miał raków, to sobie je założy i będzie z nimi szedł. Pani powiedziała, bardzo dobry pomysł. Ja mówię, a jeżeli nikt ich sobie nie weźmie, to ja wracając z powrotem, ja je zabiorę. Taki deal zrobiłem. O, mój pokrowiec na raki. Jak się to zakłada, nie mam pojęcia. No kurde. Także ja tu będę walczył teraz z nowymi rakami. No i powiem wam, że w tych raczkach to całkiem inna bajka. O, a tam jadą. A my idziemy. I nie ma, że boli. 4,5 km przede mną trasy w górę. Z tym, że na razie jeszcze mamy płasko. Słuchajcie, jak ktoś się wybiera w góry, raki jeszcze, zobaczcie, to jest czysty lód. Także raki, bez raków nie idźcie. Po pierwsze, że nie wyjdziecie, męczarnia, a po drugie, bezpieczeństwo. Koniec biadolenia o rakach. Zobaczcie, dlaczego wychodzi się na nogach, a nie jedzie kolejką. Czyż tu nie jest pięknie? Z góry tak tego dobrze nie widać.
O, doszliśmy do pierwszego skrzyżowania. Tu poczytać. Dla skitowców. To jest Nartostrada. Tędy będziemy wracać. I teraz, czym się różni skitowiec ode mnie? Bo skitowiec ma narty na nogach, a ja na plecach. Pytacie się mnie pewnie, czy jest ciężko? Jest. Czy bym poszedł jeszcze raz w tej chwili? Oczywiście. Czy się poddam? Nie. Jedynie jakieś dziwne przypadki mogą mnie zahamować. Nie wiem. Nagła zmiana pogody paskudna. Albo coś innego. Serducho wysiądzie. Albo coś takiego. Nic innego. Ja nie jestem typem, który się poddaje. Ja nie jestem typem, który odpuszcza. Ja jestem typem, który sobie non-stop nowe wyzwania daje. Ktoś się tam mnie zapytał. Te, Sylwester, a nie boisz się, jak tak sam w lesie jesteś? Niedźwiedzi. Ja mówię, czyś ty oszalał. Człowieku, ja od 15 lat mam żonę. To co mi tam jakiś niedźwiedź, albo i dwa. Idziemy. Jest dobrze. I dobrze. Jestem na rozstraju. Rozgałęzieniu. Rozstaju dróg. Tu mamy na Dolinę Kontratową 1,5 km i Dolina Goryczkowa 0,9. Ale mi się wydaje, że to tędy będzie krócej. Chociaż tu jest zakaz narciarzy i zakaz jakichś ludków z plecakami. Czyli... O. Czyli, że ja mogę. Idziemy, zobaczymy. Bo wy, nie wiem czy wy wiecie, ale w skrótach to ja jestem najlepszy. Moje skróty są zawsze najlepsze. Przerwa techniczna. Bo tam mnie taka góra czeka. No zresztą czego się spodziewałem, że z górki będzie? Cholera wam powiem, ale jest pięknie. Jest pięknie. Ja jechałem już kolejką na górze tam, na Kasprowy. Mówiłem, ładnie jest, pięknie jest. Ale wiecie co? Kolejka w porównaniu do wejścia na nogach to jest taka malutka. Taka. Jeszcze szczególnie jak się 30 kilo na plecy nałoży. Powiem wam, jest wyzwanie. Jest wyzwanie. Tego mi było potrzeba. Tego mi było potrzeba. Kolejna przerwa techniczna. Zobaczcie. Tam był nasz półmetek. Tu mamy chatę drewnianą. Po krótkim namyśle stwierdziłem, że tu już zamieszkam. Dalej nie idę. Słuchajcie, ściągnąłem mój plecak i ręce takie lekkie mi się zrobiły. Jakie to jest pioruńsko ciężkie. Jakie to jest ciężkie. O kurde. Ale wiecie co? Fajnie, że to takie ciężkie. No bo tak to by nie było zabawy, no. Nie byłoby zabawy, gdybym sobie wziął kioszki i tutaj szedł pomalutko. To musi być wyczyn. Bo to trzeba zapamiętać.
Ale jest fajnie. Ale jest fajnie. Ale słabiutki jestem, wiecie, słabiutki. Trzeba ćwiczyć. Trzeba ćwiczyć, żeby siła była. Żeby można było takie rzeczy właśnie robić. Także pamiętajcie, ruszcie dupy z kanap. Bo czym więcej na kanapie siedzicie, tym mniej siły macie. Zatory potem żylne macie, serca siadają. A życie jest piękne. A życie jest piękne. Także korzystajcie z tego życia. Stańcie z kanapy i ruszcie dupę i w drogę. Słuchajcie, idę dalej. Warunki są paskudne. Bateria mi się kończy. Trzymam się szlaku. Jak dojdę, to dojdę. Jak przestanę już widzieć cokolwiek, to zawracam. Ale jestem coraz bliżej Kasprowego. Także albo się zobaczymy na Kasprowym, albo z powrotem w dolinie. A teraz, moi mili, ku przestrodze, aby nie było tak kolorowo. Słuchajcie, po wejściu na Kasprowy Wierch, co kosztowało mnie ogrom energii, nie zrobiłem sobie przerwy technicznej, a powinienem, przynajmniej 2-3 godziny. Postanowiłem od razu zjechać z góry. To był bardzo wielki błąd. Moje mięśnie nóg były jak z gąbki. A poza tym, idiota, po prostu, zapomniałem sobie wziąć ze stacji mojego kasku i gogli. Co za tym idzie, odebrałem sobie przyjemność szybkiej jazdy z Kasprowego Wierchu. No niestety. Pięknie. Słuchajcie, jestem praktycznie sam na Kasprowym Wierchu. Na Goryczkowej. Nogi coraz lepiej już. To można dodać gazu! Gazu, kurwa! Jedziemy! O kurde! Ludzie! O! Oh.
Nogi z gąbki. Ja miastowy chłop jestem, ludzie. Pięknie jest. Pięknie jest. O kurde. Goryczkowa. Ależ tu pięknie. Królowa polskich gór. Ależ ładnie. No teraz już wiem, tam jest bardzo stromo, ale. A czekajcie. Tutaj pypiki jadą gdzie nie wolno. Ahoj. Także jedziemy tu. Ja jestem za cienki bolek na tamtą górę. Nie dzisiaj, naprawdę nie dzisiaj, nie z moimi nogami. A wiecie co? A jeszcze dlaczego nie dzisiaj? A dlatego nie dzisiaj, bo ja wziąłem wszystko, tylko nie kurwa kask. I nie mam gogli. A tu jest fajnie. Tu jest dla dzieci, taki puchatek. Jak fajnie! Szybciej! Moje nogi! Ha, moje nogi! Ale fajnie! Jak zajebiście! Ty, pod górę? Ja już dzisiaj miałem pod górę. Łyżwą! Łyżwą! O kurde, chyba zasłużyłem na łyczek kawki. Krew do nóg wróciła, można zjeżdżać. Ależ tu pięknie. Żywego ducha. Żywego ducha. Nogi, narty tańczą. Nóg nie czuję mięśni.
Naprawdę. Nie czuję. Jak amator jadę. Jak amator. O kurde. Odpoczynek. Zjechane. Żyję. Zasłużyłem na kawę. O, ale, ale oblodzone. O. Jak tu jest zajebiście. A tu już dzisiaj byliśmy. Och, moje nogi. A, ja nie wiem, co będę chodził. O, moje nogi. O. O kurde. Ależ tu jest, no nie mogę, normalnie aż mi szkoda, że ta trasa tak szybko mija. Podziw. A to zrobimy sobie przerwę techniczną. Ale teraz tylko... O kurde! O! Tak jest. To był mój dzisiejszy kask. Taki miękki. Ale sobie myślę, zakuta głowa, no to będzie jak kask. Gogli też nie wziąłem. Gogle są w kasku. A na kasprowym widoczność zerowa. I słońce razi. A ja nogi z gąbki w czopce. No ale. Daliśmy radę. Ze strachem, z miękkimi nogami. Ale już zjazd. Jeszcze parę kilometrów i odpoczynek. I dzisiaj już nic nie robię. A tam nie robię. Na łyżwy idę wieczorem. Bo za mało adrenaliny. Dobra. Widzimy się.
Nogi, nogi moje, nogi. Na szybko ta podróż mija. Zaraz będzie koniec przygody. Nie ma siły. Marzy mi się teraz taka tłusta kwaśnica. O, kwaśnica. O. O. O, ale hamuję tu. O, chyba tu już nie pojadę. Tu już chyba nie pojadę. To będzie już koniec. Kurde. No, szkoda nart. Patrzcie. Słuchajcie, kurde, mówić nie mogę. O, słuchajcie, jak jest dobra pogoda, to wierzcie mi, tą nartostradą, taki zmęczony jestem, nie potrafię mówić. Można dojechać do samego Zakopanego. Nie tylko pod wyciąg w Kuźnicach, kolej linową, tylko jeszcze dalej do Zakopanego samego. Kurde, zabiję się na tym lodzie w moich butach narciarskich. Ja pierniczę. Mi się przygód zachciał. Czekajcie, śnieg potrzebuję. Chyba przebiorę już moje buty i... Ale tam już zapinają. Dobra. Damy radę. Nie takie rzeczy się dzisiaj przeżyło. Tam jakieś kurde kamyczki. Zajadę do domu, to narty wyrzucę. W dupie mam takie sporty. Pomału koniec trasy. Zobaczcie, oni dopiero idą. Ja już wracam. O. Narty spisały się na medal. Chociaż powiem wam, żałuję, bo mogłem wziąć te moje drugie. Mam fajne narty do freestylu. Tyły mam też wygięte i są troszkę szersze. Wygodniej by się tutaj jeździło. No ale są troszkę dłuższe. Znowu tam na Kasprowym byłoby gorzej. Kurde, no nie ma nic perfekcyjnego. Zawsze jak coś jest tu lepsze, to tam jest gorsze. Tutaj zwolnij, bo co, bo kamienie, czy zwolnij, bo zwolnij. A tu kurde, wiecie co, nagle może być koniec, koniec trasy i kamienie i się można wykopytnąć. Więc w tym roku w ogóle bardzo mało śniegu było, bardzo mało.
I jesteśmy na dole, przy kasie. Wow. Koniec. Koniec. Koniec kasprowego na dzisiaj. No i żegnamy się pomału z kuźnicami. Szpej załadowany, przebrany. I idę w dół. Pójdzie szybciej. Jak ktoś wie, co tutaj budują, jakieś wywiasy, nie wiem, parkingi, dajcie znać, bo ja nie wiem, mają to bardzo ciekawie. Bo wylewają betony na kuźnicach. To jest głupio. Zobaczcie, ile tu ludzi idzie. I to wszystko do kolejki. Na kasprowy. Nie na nogach. Widzimy się później.